absolutną podstawą w dbaniu o brodę, w dbaniu o zarost jest olejek. Jeżeli musiałbyś mieć jedyny kosmetyk, to powinien być to olejek. Dlatego dzisiaj, żeby twoja broda rosła w siłę i żyło jej się dostatnio, dokonamy przeglądu polecanych przez nas olejków z nadzieją, że któryś trafi w twoje usta. Zapraszamy! Każdy z nich sprawdziliśmy na własnej brodzie i własnym nosie. I dzisiaj chcielibyśmy się podzielić tym, które co sobą reprezentują. Czy któryś z nich reprezentuje biadę? Nie. To nie będzie taki klasyczny ranking, w którym będziemy mówić, że o, te są super, te nie są super. Wszystkie opcje, które nie wpisywały się w nasze oczekiwania, po prostu odrzuciliśmy. Każda z tych opcji, którą dzisiaj zaprezentujemy, ma nasz atest jakości i serdecznie je polecamy. Linki do wszystkich produktów znajdziesz w opisie. Ilu brodaczy, tyle różnych preferencji, głównie jeśli chodzi tak naprawdę o zapach. Typ tego zapachu oraz jego intensywność, bo nie oszukujmy się, większość olejków na rynku, tych, które są rekomendowane, popularne, a nie jakichś takich dziwnych wynalazków, jak kiedyś słyszałem opinię jednego brodacza, który mówił: jeżeli chcesz budżetowo dbać o swoją brodę, to kup sobie litr oleju słonecznikowego w najbliższym sklepie spożywczym i tym nacieraj. Brzmi naturalnie. Tak, i naturalnie odrzucamy w ogóle ten pomysł, to trochę jak produkcja własnego mydła, mam takie wrażenie, żeby za wszelką cenę była naturalnie. To oceniając te olejki, będziemy brali pod uwagę trzy kategorie. Pierwsza sprawa to jest zapach, jaki jest, jaka jest jego charakterystyka, dla kogo. Po drugie, trwałość tego zapachu. I jego moc, bo to też jest ważne, że jak mocno wam ten olejek będzie po prostu na brodzie pachnie. I trzecim tematem jest opakowanie, cały branding, to jak on się prezentuje na półce, bo to też są ważne rzeczy oczywiście. Jeżeli to mamy za sobą, to przechodzimy do pierwszego olejku. Pierwszy nie znaczy najlepszy ani najgorszy. To, czy on będzie na miejscu szóstym, czy którymś, nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Wszystkie, tak jak powiedzieliśmy na początku, są po prostu dobre. Na dobry początek tego materiału i dobry początek w ogóle przygody z brodą warto sięgnąć po olejek Roomsize. I tutaj już czuję, jak masa brodaczy klepie w klawiaturę i mówi: a, ten olejek to się nadaje tylko do posmarowania łańcucha w rowerze. I powiem: no dobra, ale do brody też się nadaje i drzwi też prawdopodobnie nimi naoliwisz. Najlepszy stosunek jakości do ceny. Zapachowo klasycznie tam drzewo sandałowe, coś w tym klimacie, ale... Coś ciekawe, że specyfikacja mówi, że to jest zapach whisky. Czy on jest zapachem whisky? Raczej nie. Raczej nie. Ale jest na pewno bardzo dobry, jest w miarę neutralny na początek. I jeżeli ktoś nie jest przyzwyczajony do tego, żeby mieć takie olejki właśnie bardzo intensywne i wybijające się, bo to jest czasami problem, kiedy ten zapach jest mocny, to ciężko to dobrać, żeby to się na przykład nie kolidowało z żelem pod prysznic, czy z perfumami. Z perfumami, z pomadą, z prestylerem, z szamponem do brody, ze wszystkimi rzeczami, którymi możecie się nacierać. Tak, więc w tym przypadku ten zapach jest na pewno nieinwazyjny i nie utrzymuje się też jakoś super długo. Jest taki neutralny w miarę. No a co ten olejek robi? No to, co powinien, czyli utrzymuje to nawilżenie w brodzie i jest bardzo dobrą opcją na początek, zwłaszcza też ze względu na to, że jest tani. Duża pojemność, niska cena. Jak za taką pojemność, jakość naprawdę ok. I tutaj szczególnie polecilibyśmy dwóm typom brodaczy. Po pierwsze, brodaczom początkującym, czyli tym, którzy nie wiedzą, czy w ogóle taki kosmetyk im pasuje, czy może chcieliby od razu przejść na coś droższego, albo w ogóle nie są w stanie aplikować z jakiegokolwiek powodu tego olejku. A druga grupa, z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że jeżeli pracujecie w środowisku, które jest na przykład zapylone i realnie codziennie musicie robić kompleksowy broding ze względu na to, że po prostu skóra pod brodą i włosy dostają maksymalnie po dupie, no to po co jest wywalać masę pieniędzy na codzienny kosmetyk, skoro możecie mieć taki jakiś jeden, dwa odświętne ulubione, a ten po prostu do codziennego tyrania waszej brody, a raczej przeciwdziałania tyraniu tej brody. I co jest też ważne, nie musicie jej zamawiać internetowo, bo ten olejek jest dostępny w wielu drogeriach, które prawdopodobnie macie za rogiem, więc możecie sobie pójść, kupić, wydać około 30 paru złotych i przetestować, czy to jest w ogóle dla was. Bardzo dobra budżetowa opcja. Na drugi ogień polecą tutaj Sleek Haven, Bloody Monarch i White Lady. Bardzo intensywne zapachowo olejki z bardzo ciekawym brandingiem, który odwołuje się do takiej gry RPG trochę, osadzonej w charakterystyce średniowiecznej, więc to nie są raczej takie klimaty, które standardowo się w packagingu tego typu produktów. No nie, bo raczej mamy takie opcje typu, nie wiem, koniec XIX wieku, początek XX, wszystkie te takie, wiecie, wywiasy, jakiś tam przemysł, jakiś tego typu steampunk, inne historie, dokładnie. Ta średniowieczność raczej rzadko się trafia, ale w ogóle sam też
sposób, w jaki on jest zapakowany w takie pudełko, w ogóle z historią, która się kryje za każdym z tych zapachów. Tutaj nie będziemy jej przytaczać, żeby bez sensu nie przedłużać, ale wszystko to, co jest na poziomie opakowania, jest wyjątkowe w tych olejkach. Nawet samo to, że mają pompkę, co jest bardzo rzadko spotykane, zamiast klasycznej... Powtórz to. Nawet fakt, że tu jest pompka zamiast klasycznej pipety, też jest ciekawy i dosyć dużo ułatwiający, bo z tymi pipetami różnie bywa, one czasem w ogóle przeciekają. Nie wiem, jak często tobie się zdarzyło, ale ja przynajmniej trafiłem dwa takie olejki, że zaraz wokół tej gumy się robił przeciek, on był taki strasznie tłusty i tak dalej. Tutaj ten problem nie występuje. Jeżeli chodzi o charakterystykę tych zapachów, to Bloody Monarch jest niesamowicie mocny i można powiedzieć, że niesamowicie stereotypowo męski. Jeżeli kojarzycie jakieś takie perfumy typu jakiś Brutal, Brut, Bond i tego typu inne opcje, to one mają taki charakterystyczny zapach, wiecie, nie wiem, wujka, dziadka, ojca, whatever. Wyczuwa się faktycznie te nuty, które są tutaj obiecane, czyli ta tytoniowość, skórzaność i tak dalej. Zapach jest bardzo mocny i bardzo długo się utrzymuje, więc jeżeli szukacie czegoś takiego, to zdecydowanie jest to produkt dla was. White Lady teoretycznie miał być słabszy. Jak jest w praktyce? Nie jest słabszy zupełnie. Bardzo intensywny jest ten zapach do tego stopnia, że jak go użyłem, to przez 3 dni mi się utrzymywał i mocno był wyczuwalny i pod nosem, i ogólnie. Został zaaprobowany przez moją żonę, więc to bardzo ważne jest w tym konkretnym przypadku, ale rzeczywiście jest gęsty, wydajny. Nie trzeba go stosować dużo i ten zapach jest naprawdę bardzo mocny, więc jeżeli nie za bardzo wam na tym zależy, żeby czuć ten olejek pod nosem mocno w trakcie dnia, to warto rozważyć. W tym przypadku akurat charakter zapachu określił. No i jest taki ciekawy, bo tutaj są wyczuwalne takie nuty cytrusowe, grejpfrutowe, no nawet sobie możemy zobaczyć, że jest tutaj bergamotka, biały grejpfrut, lawenda, jaśmin, patchouli, wanilia, tego typu. Tego typu? Czyli raczej tego typu taki delikatny. Rogue, cyrulicy. To jest w ogóle ciekawa propozycja, ze względu na to, że ja jestem przyzwyczajony do tego, że wszystko, co ma na sobie jelenia, to będzie musiało dawać drzewem, mchem, lasem, raczej takim dębowym, ciemnym, praktycznie puszczą białowieszczańską, jak to w pewnym klasycznym polskim kabarecie zostało powiedziane. Nie jest to. Jest to jeleń, który hasa po hawajskich wyspach i zajada rajski przysmak. Punkt dla tych, którzy skumają nawiązanie. Bardzo ciekawy olejek pod względem tego, że rzeczywiście ten zapach jest nieoczywisty, cytrusowy, cukierkowy można byłoby nawet powiedzieć momentami, nie mocno intensywny. W pierwszej fazie, kiedy się go nakłada, bardzo mocno czuć ten cukierek, ale w trakcie dnia już później nie jest aż tak mocno wyczuwalny. Sprawuje się dobrze, zostaje rzeczywiście na tej brodzie, nie przetłuszcza jej szczególnie, więc nie ma takiego efektu bardzo lśniącej, takiej mocnej brody. Po pierwsze, nie warto przesadzać, kilka kropel wystarcza. No i aplikować trzeba w skórę przede wszystkim, tak, a nie we włosy, bo to jest taki podstawowy błąd, który ludzie robią. Klasyczne opakowanie, pipetka, no praktycznie w większości przypadków te opakowania różnią się tylko litrażem, a w zasadzie to mililitrażem. Bourboneska. Bourboneska, o pania, czy to pachnie tym? No kurde, pachnie bourbonem. No. Zastanawiacie się, dlaczego Dawid przykleił się aż tak bardzo do tego zapachu? Dlatego, że nazywa się on Bourboneska i próbował sprawdzić, czy faktycznie daje bourbonem. Zaciągnął się raz, drugi, dziesiąty i co? No jest. Jest napisane tutaj Bourboneska Whisky and Coffee. Rzeczywiście te nuty takie drzewno, czekoladowo, kakaowe, które kojarzą się z bourbonem jako alkoholem sezonowanym, zdecydowanie są tutaj wyczuwalne. I ta kawa w tle, w pewnym momencie jak ma się bourboneskę na brodzie, też jest wyczuwalna. Co dla mnie na przykład, to jest zdecydowany faworyt, jeśli chodzi o grupy zapachowe. Jest wyczuwalny, ale nie zabija swoją wyczuwalnością, to też jest ważne. Więc jest to przyjemne, a nie nachalne. Ciekawe to jest to, że ty nie jesteś kawoszem. Ani alkoholoszem? Alkoholoszem. Lubię wąchać. Lubię wąchać i dlatego czas powąchać niedźwiedzia. Wiecie, poziom męskości bardzo archetypicznie wysoki. Ten niedźwiedź w ogóle on ma taką klasyczną fryzurę i jeszcze podkręconego wąsa, więc jest to taki niedźwiedź barber, zobacz. Kurczę, rzeczywiście. Rzeczywiście! Aromat lawendy drzewa dla wszystkich brodaczy.
zawiera odżywcze olejki. Bardzo dobrze. Olejek zawiera odżywcze olejki. No. Tego jeszcze nie było. Nie było. Rozmaryn. Jak ja go pamiętam, wąchałem pierwszy raz, od razu uderzył mnie taki właśnie rozmarynowy, ziołowy zapach. I nie wiem, jak oceniasz. Tak, to jest pierwsza rzecz, którą się wyczuwa. Ona nawet jest taka słodko-cytrusowa w pewnym sensie. A na popatrz. Tak totalnie pierwsze muchnięcie, żeby zaraz po chwili do tego rozmarynu przejść, a później, jak już się zaaplikuje i chwilę ten olejek ponosi, rozwija się do drzewności. Bardzo przyjemny zapach. Jeden z tych, które określiłbym mianem takich uniwersalno-neutralnych. W sensie, wiecie, jest on bardzo konkretny, ale wydaje mi się na tyle, na ile mniej więcej kojarzę gusta zapachowe mężczyzn, że raczej niezależnie od tego, co lubisz, niezależnie od tego, jaka jest pora roku, to na pewno nie będzie cię irytował, albo jest duża szansa, że nie będzie cię irytował i spora, że bardzo go polubisz. Jak się nacieraliście amolem, to powinno to wpasować się w gusta. No ja... Mocnego ziołowego zawodnika jeszcze będziemy mieli, ale to chwilę musicie jeszcze na takiego totalnego ziołowca poczekać. I ogólnie samo opakowanie też mi się kojarzy z alkoholami. Czasem jak kupujesz droższy alkohol, to on też jest zapakowany właśnie w taką tubę z metalowym zamknięciem. Marka Kanclerski ma całą serię olejków, które mają w sobie w nazwie człon frater, czyli brat. I moim zdaniem ma to nawiązywać trochę do, uwaga, znowu średniowiecza, ale zamiast takiej zamczyskowo, straszno, smutnej historii średniowiecza, to raczej jest to taka, wiecie, chillowa rzeczywistość w osłonecznionym klasztorze, gdzie mnisi sobie też pędzą wesołe trunki, ogólnie są weseli. No i te na przykład rozmnażają groszki. Był taki człowiek. Właśnie. Właśnie. Kto złapał nawiązanie, to w komentarzach napisać. I był to ojciec w pewnym sensie. No właśnie. Tylko czego? No właśnie. W tym rankingu znalazł się frater Juniperus, czyli... Może Juniperus powinien być? Nie, właśnie z łaciny. Kompozycja zapachowa frater Juniperus, tudzież Juniperus... Tudzież jałowcowiec. To są bardzo wyraźne nuty owoców, ale bardziej owoców leśnych i też z taką leśną świeżością. Więc pytanie, czy się zgodzisz? Bo może przed chwilą to wymyśliłem. Sytuacja jest taka, że słodycz się wybija bardzo mocna. Znowu, też musicie pamiętać, że z zapachami olejków jest dokładnie tak samo jak z perfumami, jak macie nuty tam, serca, głowy... I podeszwy buta. Tak, pewnie właśnie takie są te nuty. To one się rozwijają w trakcie noszenia. I tutaj jak sobie właśnie niuchniemy świeżo z buteleczki, to też to może być trochę złudne, jak ten zapach się układa. Plus musicie też wiedzieć, że właśnie tu się też stosuje wszelkiego rodzaju te kwestie perfumiarskie, czyli też indywidualne uwarunkowania, to jak to reaguje z ciepłem, to jak to reaguje z waszym potem. No tak, też... na skórze każdego z was ten zapach będzie mógł się układać inaczej i bracia różni od firmy Kanclerski są mocno wyraziści w zapachu. W sensie po aplikacji zapach utrzymuje się długo i jest mocny. Tutaj wyczuwam jagody. To jest taki trym. Owoce leśne? Który, no owoce leśne, że jagody są. Czy jałowiec? No nie wiem, ja lubię gin and tonic. I tam ten jałowiec jest bardzo mocno wyczuwalny, taki goryczkowy. Tutaj tego nie czuję, ale kto wie, czy to gdyby się ten zapach nie rozwinął u mnie, to bym go nie wyczuł. Następna propozycja, jeśli chodzi o opakowanie, coś zdecydowanie dla fanów Wielkiego Gatsby'ego, dwudziestolecia międzywojennego i wszystkich tego typu klimatów innych nie będę przywoływał, bo są zbyt często przywoływani i mam ich po prostu serdecznie dosyć. I to jest prawdziwy ziołowiec. To już nie jest jałowcowiec, to jest ziołowiec. Tak ziołowego, medycznego, oldschoolowego zapachu nigdy wcześniej w olejku nie spotkałem i moim zdaniem to jest jego bardzo duża przewaga i ogromny wyróżnik. Ze względu na to, że jak już się przyzwyczai człowiek do tego zapachu, no to ciężko jest po prostu go nie polubić i fajnie się do niego wraca, plus dla mnie na przykład jest taki ożywczy w pewnym sensie. Mhm. Możecie się zastanawiać, dlaczego w ogóle ja cały czas niucham te tematy, bo ja brodę taką, którą mam w miarę uporządkowaną, to mam od kilku tygodni, no i większości z tych olejków sam nie miałem okazji jeszcze spróbować, bo mam brodę od 3 tygodni. Dlatego ja byłem królikiem doświadczonym. No właśnie. Ale wali taką sosną od razu po nozdrzach. Znaczy nie, że wali, że nieprzyjemnie, tylko że wiecie, że uderza. Sosna. Sosna. Ciekawe, bo ja tu wyczuwam taką
ziołowość taką prawie jak z jakiegoś Jägermeistera czy coś takiego. Warto też powiedzieć, żeby nie zapomnieć, że jest to Victory Oil, tak się nazywa, od marki Cyrulicy. Następny olejek ma taką obietnicę, można by powiedzieć, na pokoju. Made for office grind. Co to znaczy? Jaki grindset jest w biurze? Czy chodzi o office, czy chodzi o the office? Albo może chodzić o taki office, kiedy siedzicie i się zastanawiacie, czy font na waszej wizytówce jest dostatecznie okrągły, albo nie. Pytanie, czy da się lubić ten olejek? Nazwa Jack Saloon, więc nawiązuje mocno do Dzikiego Zachodu. Opakowanie? No mi się w ogóle z Dzikim Zachodem nie kojarzy. No nie jest. Musiałem się tego Dzikiego Zachodu dopatrzeć w formie takiego małego typa brodatego w kapeluszu tutaj. Jak sobie teraz przypomnę na przykład, jak wygląda wystrój Ale Browaru czy Ale Browaru we Wrocławiu, to nawiązuje, bo tutaj właśnie w opakowaniu macie jakieś takie komiksowe rysuneczki. No i pytanie, czym ten sześciostrzałowiec jest załadowany? I czy ta broda będzie wystarczająco duża lub mała dla dwóch różnych zapachów, czy może ten po prostu wygna inny zły zapach? No to uwaga, sprawdź jak wygląda ten zapach, ja na razie jeszcze nic nie będę mówił i powiedz, co tam czujesz i jak oceniasz. Powiedziałbym, że to znowu będzie klimat takich bardzo męskich perfum. Taki naprawdę stereotypowo męski, ale nie w nachalny sposób. Dawałem go do powąchania żonie. Spośród tych czterech olejków, które testowałem, to był jedyny, który jej nie przypadł do gustu właśnie z tego powodu. Ale ja go zostawiłem. Zostawiłem i się nie zgodziłem z żoną, bo jestem samodzielnym mężczyzną i mogę sobie wybrać pewne kwestie. Jak na przykład w kwestiach perfum raczej wolę takie zapachy, które są orzeźwiające, właśnie sandał, cytrus, morska bryza. Tak czasami, kiedy mam ochotę wprawić się w taki nastrój, że wchodzę do pomieszczenia i od razu wiadomo, kto jest bossem, to stosuję sobie Aqua Digio, tą wersję czarną, remastered, i ona jest taka popielata, w sensie, że popiół tam czuć, taka właśnie mocniejsza w wyrazie, i tu bym powiedział, że to jest dosyć podobne. Czyli zapach dla gościa, który jest pewny siebie. Zdecydowanie. Albo dla kogoś, kto chciałby się poczuć pewny siebie i chciałby kompana w tym czuciu się. I tutaj jedną ważną rzeczą też jest, że to, co jest napisane na ulotce, bo uwaga, tutaj mamy w pudełku ulotkę, tak jak w produktach aptecznych. Podstawowe zastosowanie, uwaga. Olejek jest bardzo odżywczym pokarmem zarówno dla brody, jak i dla skóry. Jasne, one przez jakiś czas wytrzymają głodówkę, ale gdy już doświadczysz tego, czym jest odżywiona broda, nie będzie odwrotu. Totalnie uniwersalny produkt, który zajmie się odżywieniem i pomoże utrzymać nawodnienie brody i skóry. Pomoże ci na swędzenie i łupież, a twój look zyska egzotyczny blask. Jeden egzotyczny blask chyba najbardziej zastanawiam. Co znaczy egzotyczny blask? Czy on się różni od orientalnego blasku, albo od blasku zgniłego zachodu? Albo od polskiego blasku. Polskiego narodowego blasku. Jak mogłem zapomnieć o polskim blasku? Nam został jeszcze jeden olejek. Magik od firmy Cyrulicy. Faworyt, mój faworyt z zeszłego roku. Bardzo fajnie zapakowany w takie cylindryczne opakowanie. W środku, w tym przypadku, mieści się 10-mililitrowa, bardzo minimalistyczna buteleczka. I ten zapach jest bardzo intensywny. Jeżeli nie mogę sięgnąć po coś takiego kawowo-skórzano-tytoniowego, tak jak na przykład Bourboneska, to z chęcią sięgam po coś, co jest wyraźnie waniliowe, korzenne, przyprawowe, i jeżeli o to chodzi, to Magik od Cyrulików w 100% wyczerpuje moje potrzeby. Pozytywnie oczywiście, uwielbiam ten zapach i on też ma w sobie coś takiego, że jak się wchodzi do pomieszczenia, to momentalnie widać, że ludzie robią tak. Co to za perfumy? Bardzo ładne. Zdarzyło mi się przynajmniej kilka razy na różnych osobach w różnych miejscach. No proszę. Słodki, ciasteczkowy, waniliowy, może trochę cynamon, ale tak odrobinkę, pociupinkę. Mm-hmm. Określiłbym go jako ciepły na pewno. Ciepły. Więc taki idealny dla takiego słodziaka jak ty. Dziękuję. Znowu, jeżeli ktoś lubi sobie dopasować zapach do pory roku, mi to na przykład nie robi żadnej różnicy i typowo zimowych perfum używam cały rok, to też byłby taki jesienno-zimowy zapach, na przykład na siedzenie przy kominku z kubkiem ciepłych skarpet i kakao. Chrupiącej książce. Tak. Jeśli chodzi o testy olejków, to jest wszystko. Wszystkie je oczywiście znajdziecie w opisie razem z linkami. Na sam koniec myślę, warto powiedzieć, po co w ogóle stosować olejek do brody, ale z punktu takiego typowo estetyczno-stylowego, no bo jednak Dandy Core jest miejscem dla mężczyzn, którzy o swój styl
dbają. Mianowicie czasem na ubraniach osób, szczególnie jeżeli te ubrania są ciemne i gładkie, które nie lubią stosować olejku do brody, a mają zarost, pojawia się taki, no mówiąc wprost, po prostu łupież. Ten złuszczony naskórek, który nie jest niczym odżywiony i po prostu łuszczy się na potęgę, nie zatrzymuje się w przesuszonej brodzie. Dobrze, że nie trzeszczącej. Spada na ubrania, no i powstaje taki bardzo niefajny efekt, więc sugerujemy przede wszystkim brodę myć, brodę czesać i żeby nie musieć jej myć i czesać bardzo często albo 3 razy dziennie, to stosujcie olejek, to nie będzie łupieżu na ciuchach. I jeśli taka forma, gdzie sobie siedzimy i rozmawiamy na temat jakiegoś konkretnego rozwiązania kosmetycznego, ale nie tylko, Wam odpowiada, to dajcie nam znać w komentarzu. W sensie, jeśli chcecie wybrać pomadę, to prawdopodobnie znajdziecie 10 filmów, które w naukowy i analityczny sposób mówią Wam, jak to zrobić, a jeżeli chcielibyście sobie skutecznie i naturalnie umyć dupę, to myślę, że mogłoby być gorzej. I zapraszamy do skorzystania z oferty właśnie tych producentów, których dzisiaj Wam poleciliśmy. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Do zobaczenia.